A gościem kwadransa samorządowego jest dzisiaj wiceprezydent miasta Leszna, pan Piotr Jóźwiak. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No, pańskim, chciałoby się powiedzieć, oczkiem w głowie, ale to nie jest najwłaściwsze sformułowanie w stosunku do problemu. Kwestia dopalaczy w Lesznie. Ostatnio kilka znów takich działań samorządu, które mają nas, nie wiem, czy uwolnić od tego problemu, ale przynajmniej go zmniejszyć. Tak, kilka działań takich zostało zorganizowanych. Zapowiadaliśmy na ostatniej konferencji prasowej, że do końca tego tygodnia złożymy pierwsze pisma procesowe w sądzie i takie założenie mamy zrobić. W dniu jutrzejszym chcemy złożyć takie pisma przeciwko właścicielom tych kamienic, które są wynajmowane pod sklepy z dopalaczami. Zobaczymy. Nam, podkreślam to jeszcze raz, w pierwszej kolejności zależy, bo my też powiedzieliśmy o tym zadośćuczynieniu w kwocie 50 tysięcy, które będziemy się domagać od tych właścicieli na rzecz Monaru. Natomiast my jesteśmy bardzo ugodowi i dzisiaj to w tym miejscu mówię jeszcze raz wyraźnie, że nam zależy na to, żeby właściciele zobowiązali się, że takich sklepów czy takich miejsc nie będą prowadzić i nie będą podnajmować swoich pomieszczeń. Jeżeli oni nam to zagwarantują, to przecież my nie jesteśmy od karania, ale jeśli nie, to na pewno sprawa będzie miała swój taki ostateczny finał, w sensie takim, że będzie cała rozprawa i tak to będzie. A czy to jest sprawa precedensowa? Gdzieś w Polsce tego typu procesy już się udało wygrać? To znaczy udało się wygrać, choć my jakby widzimy dwie podstawy. Z jednej strony mówiliśmy tutaj o tym emisjach, czyli tym szkodzeniu tych sklepów z dopalaczami, zmniejszania wartości kamienic sąsiednich, znaczy budynków. Realnej wartości, tak, takiej, no, księgowej. Wynika to z tego, że nikt nie chce później tam kupować tych kamienic, bo tam są ludzie, którzy są pod wpływem dopalaczów, hałasują, często przyjeżdża tam policja, straż miejska cały czas musi tam interweniować, więc to realnie zmniejsza wartość tych kamienic, czy budynków sąsiadujących i to jest jedna rzecz i to się udało. Są już prawomocne wyroki, są choćby prawomocne wyroki w Łodzi, gdzie samorząd Łodzi wygrał taką sprawę. Natomiast widzimy też jeszcze drugą możliwość, o wiele trudniejszą, zdajemy sobie sprawę z pewnych problemów prawnych z tym związanych, ale widzimy niebezpieczeństwo polegające na tym, że tak naprawdę przez to, że te sklepy są prowadzone, to tak naprawdę traci wizerunek i dobre imię miasta. My kilkakrotnie czytaliśmy w mediach, i to nawet nie tylko w mediach ogólnopolskich, Leszno nie radzi sobie z problemem dopalaczy, tak? To wtedy było gdzieś, nie pamiętam, 4-5 miesięcy temu taka duża akcja, gdzie cały szereg mediów ogólnopolskich o tym napisało i myślę, że to jest cios wizerunek miasta. Jest pewien problem prawny z tym związany, a mianowicie są różne orzeczenia sądów, bo pan redaktor o to spytał, czy miasto jako osoba prawna, nie osoba fizyczna, może korzystać z takiego dobra osobistego jak wizerunek. Pytam choćby w kategorii takiej, że miasto się wykosztuje na adwokatów, albo na jakieś koszty sądowe. Będziemy prowadzić sprawę własnymi radcami, więc na pewno nie będzie tego prowadziła kancelaria zewnętrzna, więc z tego punktu widzenia kosztów na pewno nie będzie. Ale ja cały czas podkreślam, że my dążymy jednak do ugody i liczymy na rozsądek po stronie tych właścicieli. No przecież ja tak myślę, że oni chyba... Ale wy się spotkaliście kiedykolwiek, jakkolwiek z właścicielami tych nieruchomości? Były różnego rodzaju próby. Pan prezydent pisał listy, ale one jakby spełzły na niczym. Z jednej z tych nieruchomości, gdzie kiedyś było to prowadzone, już dzisiaj nie jest to prowadzone, spotkaliśmy się. Pani, która to prowadziła, ona faktycznie po rozmowach z nią było ewidentnie widać, że ona nie wiedziała, że podnajmuje tą swoją nieruchomość pod taki sklep. Ona była święcie przerażona i zrezygnowała z tej dalszej działalności i tam już mamy spokój, więc widzimy, że wśród wielu ludzi jest jakby pozytywne nastawienie do tego rodzaju A jeżeli chodzi o tę komisję i o te przegrane, czy wygrane przez Łódź sprawy, no ciekawe, czy rzeczywiście te sklepy się wyniosły, czy po prostu wrzucili to w koszty? Panie redaktorze, ostatnia taka decyzja sądu, prawomocna sądu apelacyjnego, to jest bodajże sprzed 4-5 dni, więc to jest jakby taka świeża rzecz, gdzie prawomocnie sąd stwierdził, że zmniejszyło to realną wartość nieruchomości sąsiednich. Jest w kodeksie cywilnym taki artykuł, który wyraźnie mówi o tych zwanych emisjach, czyli zmniejszaniu wartości nieruchomości sąsiednich. No i cały czas czekamy na takie rozstrzygnięcia dotyczące kodeksu karnego. Prokurator
prokuratura prowadzi śledztwo? Tak, prowadzi. Już kiedyś u pana redaktora mówiłem, że prokuratura wszczęła to śledztwo. Miasto jest jakby organem zawiadającym, więc ma realny wpływ i może uczestniczyć w tym postępowaniu. Jesteśmy głęboko przekonani, znając sprawność naszej prokuratury i organów ścigania, także policji, że być może tam zarzuty będą mi trudno rozstrzygać, bo nie jestem organem ścigania, ale tak widząc po tym, co jakby miało miejsce, jak wyglądała treść zawiadomienia, uważamy, że mogło tam dojść do popełnienia przestępstwa. Zobaczymy, jak to prokuratura zrobi. Więc my, panie redaktorze, korzystamy ze wszystkich środków. Są te środki karne, prokurator, są te środki administracyjne, bo przecież sanepid zamyka te sklepy w trybie administracyjnym, nakłada później kary administracyjne w kwocie do 1 000 000 nawet złotych. Teraz korzystamy ze środków cywilnych. No i jeszcze liczymy na najważniejszą rzecz. Poprosiliśmy, pan minister Dziedziczak odezwał się już na nasz apel z tym związany i próbuje umówić jeszcze kolejne, no trzeba rozmawiać, tak, no może się będziemy odbijać, ale jeszcze spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości. No ale dlaczego się odbijać? To jest najbardziej zastanawiające, bo to powinno być odgórnie załatwione chyba zmianą prawa. To zresztą ten sam problem mają wiele innych krajów, nawet Stany Zjednoczone, gdzie to jest podobno o wiele większy problem, syntetyczne narkotyki, no tam to załatwiono taką zmianą prawa, że w ogóle zmieniono całą taką formułę. Nie pisze się substancji, tylko pisze się o substancjach analogicznych po prostu i tyle. Tak, i tu jest chyba problem, największy problem, który jest na płaszczyźnie prawa karnego, to jest chyba kwestia zdefiniowania pojęcia dopalacz, tak, bo za szerokie pojęcie, no to będzie skutkowało tym, że każdy lek czy cokolwiek innego mogłoby być przypadkiem traktowane jako dopalacz, ale jestem głęboko przekonany, że ministerstwo na pewno sobie z tym problemem poradzi, tym bardziej, że widziałem co jakiś czas w gazetach pokazują się różnego rodzaju projekty, więc liczymy tutaj na posłów, także na posłów z naszego regionu. Na A ile jest samorządów, które rzeczywiście się starają walczyć z tym problemem? Wspomniał pan o Łodzi, ale czy poza tym jest jakiś wspólny front samorządowców, czy to rzeczywiście dotyczy tylko kilku miast w Polsce, a reszta problemu nie ma? Jeżeli nawet tak już najprościej rzecz ujmując, wpiszemy w takiej zwykłej wyszukiwarce jakiejś internetowej tą kwestię, to wyskakuje bardzo dużo różnych miast, które różne działania podejmują, bo mieliśmy te słynne różnego rodzaju akcje z tymi księżmi, z tym budowaniem, znaczy robieniem remontów przed tymi sklepami. To była Łódź, ale później za nimi, jak zobaczymy, poszły także inne samorządy, więc myślę, że to jest naprawdę realny problem i dotyka on wielu samorządów, bo gdy my tylko rozmawialiśmy z takimi władzami, które się zajmują tym tematem z punktu widzenia tego administracyjnego, sanepidem, ale tutaj w szerszym zakresie, to mówili, że w Wielkopolsce jest wiele takich miast, tak? Bo gdzieś tam kiedyś się pojawiło, że Leszno jest jedynym miastem. No nie była to prawda, bo jest cały szereg miast w Wielkopolsce, gdzie były, bądź są, no dzisiaj tego... No, tylko czy te samorządy tam rzeczywiście się starają coś z tym robić? Bo ja mówię, no to powinna być taka siła nacisku na prawodawców, że właściwie no sprawa powinna być szybko załatwiona. Ma pan redaktor rację, bo jest to potężny problem, tak? Bo to jest... pod pozorem legalnej działalności, cały czas mówię pod pozorem, no prowadzi się działalność, no, która zagraża życiu i zdrowiu, bo tego chyba nikt nie kwestionuje wielu osób, więc jest to ważne zadanie. Problem jest taki, że to nie jest do końca zadanie leżące w gestii samorządów i nam brakuje trochę tych instrumentów, ale liczymy, że te instrumenty, które mamy, staramy się wykorzystać w najbardziej przystępny sposób. Tak jak powiedziałem, wykorzystaliśmy instrumenty karne, administracyjne, teraz skorzystamy z instrumentów cywilnych i takie pierwsze pisma procesowe będą złożone. Pisma procesowe, mówiąc językiem bardziej laickim, pozwy. Tak, ale wzywające najpierw do ugodowego załatwienia sprawy. A potem jak nie, to będzie sprawa w sądzie. Tak. Jeszcze krótko o inwestycjach oświatowych. Rozstrzygnięto przetarg na modernizację boisk przy pierwszym liceum ogólnokształcącym. Tak, bardzo się z tego powodu cieszymy, bo to jest jeden z nielicznych w ostatnim czasie przetargów, gdzie propozycja jest jakby, jedna z propozycji jest niższa niż to, co mamy w budżecie, natomiast przetarg nie jest jeszcze zakończony, tak? My znamy na dzień dzisiejszy propozycję, natomiast dokumenty są jeszcze badane z punktu widzenia formalnego i zobaczymy, która opcja jakby wygra, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie, natomiast obie propozycje wskazują, że ta inwestycja będzie pozytywnie zakończona, więc z tego możemy się cieszyć, nie będzie
konieczności, nie wiem, tak sądzę, dokładania jakichś wielkich pieniędzy, tak jak to czasami może mieć miejsce. I to jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzone. Tak, tak, tak. No mamy cały czas problem dotyczący kręgielni, ale na ten temat będziemy jeszcze rozmawiać z panem prezydentem Łukaszem Borowiakiem. Jedziemy w najbliższym czasie do Ministerstwa Sportu i będziemy chcieli aneksować tą umowę tak, żeby ta kręgielnia powstała. Jak tak, bo tam mówi, był termin do końca sierpnia przyszłego roku. Tak, tak, więc będziemy chcieli to aneksować, bo bardzo na tej kręgielni zależy. Jak to się mówi, no jeśli ma się sprawdzić zasada do trzech razy sztuka, to miejmy nadzieję, że uda się to w przypadku kręgielni i bardzo, bardzo nam na tym temacie zależy, stąd różnego rodzaju działania i nie poddajemy się, bo moglibyśmy zrezygnować, powiedzieć, są inne wydatki niż kręgielnia, ale chcemy, żeby to Leszno było tą stolicą polskiego kręglarstwa. Jesteśmy stolicą klasycznego, dodajmy, bo klasycznego, różne są kręglarstwa. Tak. Jeszcze przedszkole przy ulicy Żeromskiego, tam było trochę kłopotów w ostatnim czasie. Tak, ale mogę powiedzieć z dużą taką satysfakcją, że udało się te wszystkie problemy zakończyć. Od poniedziałku dzieci normalnie funkcjonują już w przedszkolu. A problemy były związane z... Problemy były związane z tym, że trochę przedłużały się niektóre prace, tylko zapewniliśmy miejsce dzieciom w szkole podstawowej numer 9. Dzięki uprzejmości szkoły podstawowej numer 9 te dzieci cały czas jakby miały opiekę, miały salę. Cieszymy się, że udało się dobrnąć do końca, bo naprawdę kto dzisiaj pojawi się w tym przedszkolu, dzisiaj, jutro czy w najbliższym czasie, to zobaczy, że to jest de facto nowe przedszkole, które zmieniło swoje oblicze diametralnie. Ja pamiętam te różnego rodzaju komisje edukacji, które na początku tej kadencji mieliśmy, te prośby ze strony rodziców, czy żeby takie przedszkole powstało. No i de facto dzisiaj możemy powiedzieć, że takie przedszkole mamy, dzieci już normalnie w tym przedszkolu funkcjonują. A przedłużenie prac, rozumiem, jest przedmiotem rozmów z wykonawcą. Tak, rozmawiamy na ten temat. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan wiceprezydent Piotr Jóźwiak był naszym gościem. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze. Leszno, kwadrans samorządowy.